Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że nie tylko makroskładniki na keto są ważne, zresztą nie tylko na keto, ale jak skomponować posiłki i jak zadbać o to, żeby ta nasza dieta była zrównoważona i nie była niedoborowa w inne składniki odżywcze, takie na przykład jak mikroelementy. Więc powiem Wam o 5 najważniejszych zasadach komponowania posiłków na keto. Zapraszam! Najważniejsza rzecz jest taka, że dieta ketogeniczna, bo niestety wciąż niektórzy zarzucają, że jest dietą niedoborową. To nie jest prawda. Dobrze zbilansowana, dobrze skomponowane żywienie ketogeniczne jest w zupełności bogate odżywczo i dostarcza nam wszystkich składników odżywczych, których potrzebujemy. Natomiast każde żywienie może być niedoborowe, jeżeli je źle prowadzimy, i tak samo jest z żywieniem ketogenicznym. Więc dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o tych 5 najważniejszych rzeczach, o których warto pamiętać, jeżeli odżywiamy się ketogenicznie, ale będą to też takie wskazówki dla osób na low carb i na innych rodzajach żywienia. Ale oczywiście pamiętamy o tym, że na przykład witaminy D nie jesteśmy sobie w stanie dostarczyć z pożywienia w odpowiedniej ilości, a nawet obecnie ze słońca też niekoniecznie, więc ją na pewno warto suplementować albo zbadać sobie poziom witaminy D3 w organizmie. To jest badanie 25-OHD. I na ketoadaptacji szczególnie ważne są również elektrolity. To nie znaczy, że żywienie ketogeniczne ma za mało tych elektrolitów, ale podczas ketoadaptacji, wtedy kiedy tracimy glikogen, czyli te zapasy tych węglowodanów w naszym organizmie, no to automatycznie tracimy też wodę, która jakby właśnie magazynuje nam te elektrolity, szczególnie magnez, potas, sód. Warto suplementować. Potasu mamy całkiem sporo w diecie, także już później nie ma takiej konieczności, znowu można sobie zbadać jego poziom we krwi. Natomiast magnez jest też takim bezpiecznym suplementem, który można przez dłuższy czas przyjmować. Kobiety potrzebują go zazwyczaj więcej, więc jakby o tym pamiętajmy. Natomiast teraz przechodzimy właśnie do tego, co zrobić, żeby to nasze żywienie na keto było odpowiednie, było dobrze zbilansowane. I na co patrzeć oprócz tych białek, tłuszczów i węglowodanów, na które każdy patrzy, no bo jak jestem na adaptacji, no to niektórzy mówią 5%, niektórzy mówią nie przekraczaj 20 gramów, ile białka, ile tłuszczów, i to większość osób ma ogarnięte i niektórzy nawet według mnie za bardzo się tego trzymają i za bardzo dogmatycznie podchodzą do żywienia ketogenicznego, natomiast to nie temat na dziś. Ale mamy też mikroelementy, czyli składniki mineralne, czyli witaminy, które są równie ważne, jeżeli chcemy po prostu odżywiać się zdrowo i nie nabawić się różnego rodzaju niedoborów. Pierwszym punktem, którym się zajmiemy, jest jakość żywności. To, jakiej jakości masz pożywienie, wpływa na to, ile właśnie tych wartości odżywczych w nim będzie i jakie one będą. Jeżeli mamy ekologiczne, na przykład warzywa, to one będą bardziej gęste odżywczo niż te nieekologiczne. Oczywiście to, co możemy wybrać, zależy też od tego, no po prostu, jakie mamy fundusze. Natomiast nie zawsze dobra jakość równa się bardzo drogo. Bo jeżeli na przykład ktoś sam sobie rzeczy uprawia w przydomowym ogródku, czy ma jakiegoś znajomego rolnika, czy poszuka sobie dobrych źródeł, jeżeli chodzi o jakość produktów, ja już niejednokrotnie o tym mówiłam, albo na przykład kupisz więcej, tak jak ja na przykład mam dobrej jakości wołowinę, ale ja kupuję po prostu 1/4 takiego cielaka naraz i przez pół roku tak naprawdę z całą moją rodziną jemy to. Więc to też jest jakby ekologiczny sposób i ekologiczne podejście. Natomiast to oczywiście wszystko zależy. No i jeżeli zaopatrujesz się w markecie, to nie jest tak, że od razu będziesz mieć niedobory w diecie. Ale o tym pamiętajmy. Dobrym przykładem są tutaj jajka. Bo jajko, jeżeli mamy takie sklepowe, powiedzmy tam 2 czy 3, tak? Z tym oznaczeniem, z tą numeracją, to jajko będzie na pewno miało więcej tłuszczów nasyconych,
Czyli ten profil kwasów tłuszczowych jest inny niż w takim ekologicznym jajku, które na przykład no, ta kura po prostu tam sobie chodziła po trawie, dziubała, była karmiona na przykład chociażby siemieniem lnianym. Wtedy w takim jajku rzeczywiście będziemy mieć te kwasy nienasycone, te tłuszcze nienasycone, o których się mówi, że one w tym jajku są, ale one są właśnie w tych konkretnych jajkach. Więc tutaj w zależności od tego, jakiego rodzaju mamy produkt i jakiej jakości, to ten skład też trochę się może zmieniać, więc po prostu starajmy się wybierać dobrej jakości produkty. Kolejnym punktem, którym się chcę zająć i który u niektórych osób jest problematyczny, jest różnorodność żywienia. Nieraz zgłaszają się też do mnie podopieczni, którzy chcą przejść na keto, tylko mówią, tylko jak najprostszy jadłospis, 3 składniki max, ja mogę jeść codziennie to samo. Po pierwsze, każdemu się chyba znudzi wreszcie jedzenie codziennie tego samego, nawet jeżeli byśmy to bardzo lubili. Ale po drugie właśnie ta różnorodność jest ważna, bo tak naprawdę w każdym produkcie mamy trochę inne składniki odżywcze. Dlatego ja nie polecam jedzenia non-stop tego samego. Oczywiście to nie jest tak, że ty musisz po prostu sobie serwować każdego dnia zupełnie co innego i spędzać po x godzin w kuchni, ale jednak warto jest mieć na przykład no przynajmniej jakieś 4-5 różnych śniadań, a nie tylko jajka codziennie, czy to obiadów, obiadokolacji, żeby po prostu to było różnorodne. Bo jeżeli jesz codziennie to samo, to też, i o tym mówiłam pod kątem alergii pokarmowych, możesz, jeżeli masz skłonność do alergii, nabawić się tych alergii, no ale też może po prostu w tych produktach, nawet jeżeli wszystkiego nie liczysz i nie sprawdzasz sobie tych mikroelementów, to masz pewność, że jak na Twoim talerzu będzie różnorodnie, że na przykład jeżeli jesz warzywa, to tam będą różne te warzywa każdego dnia, albo chociaż co tydzień się to będzie zmieniać, to po prostu więcej tych mikroelementów sobie dostarczysz, nawet jeżeli, nie wiem, nie liczysz tego dokładnie, czy tam mam odpowiednią ilość wapnia, selenu, cynku, magnezu, witaminy C i tak dalej. Więc po prostu jakby popatrz sobie na to, ile ty rzeczywiście różnych produktów odżywczych jesz, bo co z nich robisz, to już nie jest aż tak ważne, ale ile tego rzeczywiście jest i jak dużo tego kupujesz. I jeżeli wyjdzie ci, że jest tego mało, to po prostu postaraj się następnym razem iść na zakupy i kupić coś, czego być może na co dzień nie jesz, a warto to wprowadzić. Albo idź do innego sklepu, albo idź na jakiś targ, gdzie po prostu znajdziesz inne produkty, tak żeby troszeczkę ten swój asortyment poszerzać. I z tym też łączy się trzeci punkt, czyli sezonowość. Mamy wiosnę, lato, jesień i zimę w Polsce. I tak naprawdę w każdym z tych sezonów troszkę inne produkty są dostępne no, z takich naszych lokalnych rzeczy. I tak jak na przykład jesienią, zimą czy wczesną jeszcze wiosną, no to świetnie będą się sprawdzać kiszonki, które są też świetne na keto, bo mają małą ilość węglowodanów. I tutaj albo zakisimy, albo po prostu kupujemy kiszonki, możemy je kupować tak naprawdę cały rok. Ale one lepiej się sprawdzą tak naprawdę w zimie, niż na przykład jeżeli ktoś chciałby je jeść w lecie. No bo w lecie możemy zjeść świeżego ogórka. Ja mam w ogrodzie na przykład teraz ogórki gruntowe i prawie codziennie jemy ogórki, dlatego że one teraz są po prostu i je zrywamy u nas w ogródku. Więc na to też zwróćcie uwagę, że być może ta sezonowość jest naprawdę warta wprowadzenia. Ja teraz wychodzę po śniadaniu, mam za oknem krzaki borówek i po prostu jemy borówki. Chwilę wcześniej miałam czereśnie, to jedliśmy czereśnie. Mam cukinię, jemy cukinię. Mam też kwiaty cukinii. O, i właśnie, i kwiaty cukinii, i omlet z kwiatami cukinii, to jest taki mega prosty przepis, którym się chcę z Wami podzielić. Wiadomo, że nie każdy ma kwiaty cukinii w ogródku, chociaż polecam sobie je zahodować, ale jeżeli nie, to też możecie to na wielu targach dostać. Ja na przykład w Majlercie we Warszawie sobie kupowałam te kwiaty cukinii, jak jeszcze nie przyprowadziliśmy się do domu, a polecam Wam je, dlatego że one są właśnie sezonowe i bardzo bogate odżywczo. Mają bardzo dużo witamin z grupy B, mają witaminę C, mają potas, mają wapń i niby nic, a taki kwiatek bardzo fajnie może dodać nie tylko koloru i smaku, ale właśnie także tych mikroelementów, które są bardzo ważne.
dobrze, czwarty punkt jest to gęstość odżywcza. Jest coś takiego jak gęstość odżywcza produktów. Taka lista po prostu gęstości odżywczej, czyli tego, ile właśnie tak naprawdę tych wartości odżywczych jest w danym produkcie. Ja o gęstości odżywczej robiłam już film, więc możecie sobie go zobaczyć na moim kanale dokładnie. Natomiast dla przypomnienia, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o gęstość odżywczą, są podroby. I tutaj ja wiem, że niektórzy ich nie lubią, więc są też oczywiście inne alternatywy, chociaż wątróbka jest dobrze sobie raz na czas zjeść, jeżeli jakby jesteśmy w stanie ją tak przygotować, że po prostu nam w miarę smakuje. Ja należę do tych osób, które się do wątróbki przekonały. Owoce morza. Tylko też pamiętajmy, że inne są owoce morza, jak na przykład mieszkamy nad oceanem i mamy po prostu je świeże i złowione, a inne są na przykład krewetki, które ja też bardzo lubię, ale kupujemy je mrożone i w większości, no nie wiem, czy znalazłam krewetkę, może raz, niehodowlaną. Jeżeli mamy krewetkę hodowlaną, to wracamy do punktu pierwszego, jakość. Krewetka hodowlana no, będzie podobnej jakości co hodowlany łosoś. Nie jest to jakby już w takim wypadku super gęste odżywczo. Ryby. I to już będzie lepszy wybór, bo u nas w Polsce mamy je dostępne, a też te mrożone, które są atlantyckie z oceanów, będą dobrym wyborem, więc one też są gęste odżywczo i też są w tym rankingu wysoko. Czy to różnego rodzaju mięso, szczególnie czerwone mięso, warzywa, jajka, orzechy, to wszystko są produkty, które mają dużo tych wartości odżywczych w sobie, także też na pewno możecie na to zwrócić uwagę i sięgać po te produkty, żeby mieć pewność, że to, co jemy, rzeczywiście no, dostarcza nam dobrych składników odżywczych, bo można być keto na boczku i co z tego, że będziemy mieć dobre makro, jeżeli te mikroelementy się rozjadą i nie będziemy się tak naprawdę czuć i nie zawsze nawet schudniemy, no bo jak nie ma równowagi w organizmie, to też jedno pociąga drugie, więc to nie jest na dłuższą metę nic dobrego. Kolejnym punktem, który być może będzie dla niektórych osób zaskoczeniem, jest nasze trawienie. Ono w dużej mierze wpływa na to, na ile nasza dieta będzie bogata, a wręcz na ile to, co jemy, zostanie wchłonięte. Bo wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego jest związane z tym, na ile dobrze on funkcjonuje. Dlatego jeżeli na przykład ktoś ma zespół nieszczelnego jelita, ma SIBO, ma różne dysbiozy jelitowe, to nawet jeżeli będzie starał się w miarę dobrze odżywiać, chociaż to często jedno też idzie w parze z tym, że to odżywianie nie było zbyt dobre, ale nie zawsze, no to wtedy tych składników odżywczych może sobie nie dostarczyć. Więc jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje żywienie jest bogate odżywczo i to, co jesz, rzeczywiście zostaje przez organizm wykorzystywane, musisz też zadbać o swoje jelita, o odpowiednie trawienie, o odpowiednie wchłanianie. I tutaj albo robimy, jeżeli podejrzewamy problem, robimy jakieś specjalistyczne badania, bo zazwyczaj wiemy, jak coś jest nie tak z naszym trawieniem, ale możemy po prostu dbać o naszą mikroflorę jelit i o tym w jednym z ostatnich Q&A mówiłam, jak zadbać o tą mikroflorę. Suplementacja probiotyków albo takie probiotyczne substancje właśnie typu kiszonki, typu kombucha, czyli fermentowana herbata. Jeżeli ktoś dobrze toleruje jakieś kefiry, jogurty, to też fermentowany nabiał też będzie wtedy ok. No i probiotyk dobrej jakości, czym być może, jeżeli są jakieś problemy, to chociaż na początku enzymy trawienne, które to będą wspierać, czy maślan sodu, który jest bardzo fajnym suplementem i również będzie miał korzystne działanie dla naszych jelit. Więc warto się wesprzeć tymi suplementami, ale właśnie także zadbać o takie podstawy, czyli to, żeby nie jeść szybko, żeby gryźć to pożywienie, a nie od razu połykać, bo to też wpływa na wchłanianie i na jakość trawienia. Żeby położyć sobie na talerzu, jeżeli mamy coś zjeść, i żeby sobie to przygotować, bo mamy fazę głowową trawienia, gdzie jeszcze zanim pierwszy kęs trafi do Twoich ust, to już Twój organizm przygotowuje się do odpowiedniego trawienia. Więc to jedzenie właśnie tego, co mamy na talerzu, brak pośpiechu, taka uważność przy jedzeniu, o której ja też nieraz mówię, jest równie bardzo istotna. No dobrze, i przechodzimy do ostatniego, piątego punktu, od którego chyba wszystko się w ogóle powinno zaczynać przy każdej diecie bądź nie diecie, czyli indywidualne podejście. Bo
To jest w ogóle po prostu kluczowy czynnik do tego, żeby na przykład przechodząc na keto, żeby to nie było przejdę sobie na keto na 2 miesiące, a potem już będę mieć dość i wszystko odpuszczę. To według mnie w ogóle nie wiem, czy jest sens przechodzić wtedy na keto i na jakikolwiek inny model. Trzeba to potraktować jako styl życia, żeby to stało się Twoim stylem życia. Jeżeli to mają być pewne zmiany, to one muszą być dopasowane do Ciebie. Zarówno do Twoich wyników badań, do tego, co się dzieje w Twoim organizmie, ale też do tego, jakie masz cele, co chcesz osiągnąć, jak się na ten moment czujesz i też jakie masz preferencje smakowe, co lubisz, jaki masz styl życia. Ja, jeżeli z kimś pracuję indywidualnie, to na to wszystko patrzymy łącznie, żeby to dopasować. To indywidualne właśnie dopasowanie żywienia też pod kątem tego, żeby ono było wystarczająco odżywcze, właśnie polega na tym, że u niektórych osób mogą być pewne problemy i na przykład ktoś wymaga produktów z większą ilością, na przykład żelaza, żeby poprawić jakby tutaj parametry chociażby pod kątem morfologii. Być może u kogoś są niedobory witamin z grupy B, być może są problemy z metylacją, tutaj suplementacja, ale też wsparcie właśnie pod kątem żywienia. Być może jest osoba, która ma problemy z trawieniem, więc wtedy taka dieta bardziej lekkostrawna będzie tutaj lepsza. Są osoby, które mają pewne dysbiozy, przy których wykluczamy pewne produkty, a wsadzamy inne. Tak na przykład jak surowe warzywa są fantastycznym źródłem wielu witamin, mikroelementów i warto je jeść również na keto. No to jeżeli ktoś ma dolegliwości po zjedzeniu surowych warzyw, to na ten moment to nie będzie mu służyć i wtedy trzeba po prostu to dopasować i pozmieniać. Jeżeli mamy jakieś alergie pokarmowe, o alergiach, nietolerancjach, nadwrażliwościach był osobny odcinek, no to wtedy również być może masz na przykład, jest powiedzmy awokado, który jest fantastycznym owocem i bardzo jest bogaty odżywczo w wiele składników i witamin, są osoby, które mają na nie alergię. Było też pytanie niedawno chyba w Q&A o to, czy można mieć alergię na siemielniane. Można! Siemielniane też LEN, fantastyczny produkt na keto, nie na keto, bogaty w błonnik. Ale jeżeli masz na niego nadwrażliwość, to nie będzie to dobry produkt na ten moment dla Ciebie. Tak samo właśnie błonnik. Błonnik jest bardzo ważnym elementem według mnie żywienia. I jednak cały czas potwierdza to większość badań. Ja wiem, że niektórzy skłaniają się w tą stronę, że w sumie to błonnik nam jest w ogóle niepotrzebny. Ja jestem daleka od skrajności i takiego radykalizmu, ale rzeczywiście są osoby, szczególnie tutaj pod kątem pewnych dysbioz jelitowych, gdzie ten błonnik nie będzie im służył. Więc jak widzicie, to zawsze trzeba jakby dopasować indywidualnie. Natomiast mam nadzieję, że te 5 wskazówek, jak zadbać o to, żeby ta nasza dieta, to nasze codzienne żywienie było bogate w składniki odżywcze i nie prowadziło do niedoborów, tylko prowadziło do tego, że czujemy się coraz lepiej i osiągamy coraz lepsze rezultaty. Mam nadzieję, że one Wam pomogą. Ja dziękuję Wam na dzisiaj, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!